Dzień dobry, Jareczku. Trzeba to porządnie załatwić. Facet musi po sobie posprzątać. Już dość malowania. Jarek musi zapłacić. No to ja wiem, że chcesz pomóc, ale może po prostu jej zapłacimy, co? Pani też wierząca. Bóg pomoże nam rozwiązać ten problem. To na nic się nie zda. Ta ściana jest zdewastowana. No nie, no jasne, jasne, że to załatwię, Boże. Tak tylko dzwonię, żeby ci powiedzieć, kuriozalna sytuacja. Co ty wyprawiasz? A jak myślisz? Uspokój się! Przecież dogadamy się jakoś. Boga w sercu nie macie, ale on was ukaże.